Panie trenerze, na początek kilka słów o dzisiejszym meczu poproszę. Pierwsza połowa bardzo dobra w wykonaniu naszego zespołu. Fajnie dzieliliśmy się piłką. W drugiej połowie pod wpływem agresywniejszej gry przeciwnika troszkę zgłupiliśmy. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to zespół Pelplina wykorzystał najprostszą rzecz, czyli trójkę sędziowską, którzy mieli gwizdki i grali jeden na jeden pod faul. A my nie potrafiliśmy obronić jeden na jeden. To wszystko. Dziękuję. Roman, miło Cię widzieć z powrotem w Pelplinie. Jak Ty byś dzisiejszy mecz ocenił? Dziękuję bardzo. Gratuluję zwycięstwa drużynie Deki. Myślę, że to, co powiedział trener, bardzo dobra pierwsza połowa. Myślę, że to jest kierunek, który chcemy obrać. Błędy w obronie w drugiej połowie. Sam mogę na siebie też rzucić niektóre błędy, które popełniłem, gdzie nie powinienem niektórych rzeczy robić. Jest to też jakiś ogólny brak na pewno na zmęczeniu w końcówkach doświadczenia, które musimy jak najszybciej złapać, ale to jest też proces, więc na pewno plusem jest ta pierwsza połowa i następnym razem fajnie będzie, jakbyśmy obie takie zagrali. To wszystko. Jeżeli mogę jeszcze do trenera. Panie trenerze, czy wskazuje trener jakby zwycięstwo Deki poprzez granie jeden na jeden? Czy to jest jakby ta główna przyczyna, dlaczego ten mecz się wam wyrwał? Dokładnie. Pamiętajmy, że na końcu już jest bałagan po jednej i po drugiej stronie i kiedy masz zawodników, którzy po pierwsze potrafią obronić jeden na jeden, albo po drugie potrafią zaatakować i wymusić przewinienie, wygrywasz spotkania. Naprawdę, jeżeli chodzi o trzecią i czwartą kwartę, to już wiadomo, że jesteśmy na tym poziomie rozgrywkowym, że talentu tam dużego nie ma, ale jest zaangażowanie i wtedy są najprostszymi metodami. I to mnie najbardziej boli, bo moim zdaniem przez całe spotkanie nie zasłużyliśmy na taką przegraną, ale te rzeczy, które zastosował trener Deki Pelplin, po prostu działały przeciwko mojemu zespołowi. My mieliśmy bardzo ciężko zdobywać punkty, a my dawaliśmy za łatwe po prostu. Zawodnicy znajdowali się pod koszem, jeden na jeden i tak dalej, i tak dalej. Ostatnie pytanie. Chciałbym się odnieść do spekulacji medialnych, tak to nazwę, po ostatnim waszym meczu. Teraz widzimy pana tu na ławce trenerskiej. Co dalej? Jak to wygląda? Ja nie będę komentował tego, co portale. To jest najfajniejsza rzecz z tym wszystkim jest to, że żyjemy w takim świecie, nie? Że nie wiem, dlaczego portal to zrobił. Nie rozumiem tego po prostu. I teraz wierzę, że ten świat naprawdę jest dziwny, bo nie można nic zrobić tym dziennikarzom, żeby tego więcej nie pisali, bo wychodzi na to, że w internecie nawet ktoś, na przykład właściciele tego portalu chcą być traktowani poważnie, ale sobie drukują co chcą, nie wiem, coś usłyszeli. Ja bym chciał z przyjemnością wysłuchać wytłumaczenia tego dziennikarza czy właściciela tego portalu. No ale mi się wydaje, że chyba umrze to. Jeden dzień było fajnych spekulacji. Dużo kolegów do mnie podzwoniło. Naprawdę dużo martwiło się o mnie. Dlatego dziękuję wszystkim kolegom, że się poodzywali. Czyli śmiało można powiedzieć, że trener zostaje. Ja powiem tak szczerze, że praca trenera jest taka, że nigdy nie można. To ja powiedziałem, ja jestem wielkim fanem Śląska Wrocław. Jestem wielkim po prostu dłużnikiem, bo bardzo dużo zawdzięczam Śląskowi Wrocław. Jak moja osoba będzie przeszkadzała albo na przykład będzie nie robiła dobrej roboty, to ze mną nie ma problemu. Wystarczy, że prezes Lizak albo dyrektor sportowy Lęczyk przyjdą do mnie. Bardzo ich lubię, powiedzą mi, że mam nie pracować i spakuję się i będzie zero złej krwi, dlatego ja po prostu uwielbiam to miasto i uwielbiam po prostu ten klub.